Wieczór tradycyjnie, 5 czerwca 2009 roku, znowu spotkaliśmy się w Kreciku, jest kolejna rocznica naszej matury, może niekoniecznie rocznica, ale w okolicach. Przy czym rok jest szczególny, bo kończymy w tym roku większość z nas. Także, prawda, pewien wiek już taki w ogóle się zasłużony, zasłużony. Nie, ja w ogóle tej cyfry nigdy nie wymienię. Liczby. Dobrze, dobrze Witek zauważył. Cyfra to jest graficzna. Cyfry. To jest graficzne. Cyfry. Ja mówię o, ja myślę o znaku graficznym, bo to się z reguły pisze potem na nagrobku. Także. Ja myślę, Bogu, że dojdziemy do wniosku do niedzieli, że można będzie w niedzielę dać sobie złoty strzał zgorzały. Masz i Bożenka przyjechała i Witek z Wrocławia. Bożenka z Torunia, Witek z Wrocławia, Edek z Łodzi. A ja nadal się cieszę, że jesteśmy młodzi, ale akurat jeszcze są dwie nasze koleżanki z Warszawy, bo my mamy najbliżej, prawda? Edek, my mamy najbliżej do Morąga i my jesteśmy pierwsi i my jesteśmy. A te moje szlaki wiodły także w Toruniu mocowały. Mamy skromną zagryzkę, przegryzkę, jak to mówią, prawda? Ale piękne kwiaty na pewno są z Łodzi. Tak się domyśliłem, że są z Łodzi, bo kiedyś byłem w Łodzi i tam zauważyłem, że są najpiękniejsze kwiaty w Polsce. Dzięki tutaj temu sprawcy. Weź się tu filuternie, uśmiechnij do kamery. No. O. Wszystkie mosty, które nie pozdrawiam tego, co nagrywa i wszystkich, co będą oglądać. Był majstrem w firmie przedwojennej Rudzki i spółka po wojnie. W międzyczasie przybyła do nas Tereska, która nie chce się filmować, no ale nie rozumiem dlaczego, bo jest bardzo ładną dziewczyną, młodą, prawda? Piękną. Ciągle młodą. Dopiero młodą. Tak. I przy kwiatkach wygląda bardzo uroczo. A przy czym muzyka, która się nagrywa, bo muzyka się w kamerze nagrywa, w aparacie fotograficznym nie, ale muzyczka jest taka serce szczupacielna. Mieli serce moje, mieli... Czytań ze mną. A co? Wszystko przed nami. Noc długa. No, dopiero się... Edek się już, widzę, tak zastanawia, czy już ruszać w Stany, czy jeszcze za chwilę. Ale będziemy mieli chociaż pamiątkę. No. Wnuki będą kiedyś sobie, jak ci nasi dziadkowie się kiedyś potrafili bawić przy rosyjskiej muzyce. Ale faktycznie, chyba w Łodzi, w tej chwili inaczej się zupełnie bawią. Chyba mieliśmy się bawić przy każdym. Jeszcze raz opowiedz, jak to było. Ale finał tylko, jak efekty. A będzie, że... Witek w tej chwili zaprezentował, jak za młodu kiedyś, prawda, Miał przygodę gastryczną. Problemy gastryczne jak się kończyły, nie? Jak mnie czyściło, o. I teraz jest czyściutki wewnętrznie. Czyściutki wewnętrznie, nie ma żadnych problemów. Możesz, jak chcesz być efektowny, to powiedz, że czyściło go łagodnie, nie przerywając snu. Nie przerwało ci sen. A jeżeli chodzi o Dobrysztajnów, nie? Czas płynie, muzyczka też przyjemnie nam towarzyszy. Jest super. Nikt nic nie je, bo podobno u Mańków. W pewnym wieku to już się jeść raczej nie chce, tylko się patrzy na jedzenie. Mama Maja stwierdziła, że... Źle wpływasz na Mańków. Znaczy nie, wiesz, to nie, też nie tak powiedziała. Świetnie. Powiedziała, że ona nie jest za... się trzyma. Komfortu, do którego ja jestem przygotowany, a i nadal nie chce się fotografować. Nie, że ja nie narzekałem, nie? Ale jakby sama tak powiedziała, byłby tam srac na podwórzu. Edek już się jakby pogodził z faktem, że no niestety jest troszkę młodszy od nas. Ale my nie stwarzamy żadnych barier, najmniejszych. No i Edziu, już się rozsmuś, uśmiechnij się. Tak, że oni mieli pełny uśmiech. Taki dom jak Basia Kierys. Jeśli pozwalacie, to wrócę. Córka przyjechała na studio do Gdańska. Destiny, mój los to właśnie ty. Już wieczór, nic nie będę mówił. Się
przekształcił w You Can't Dance. Przepraszam, jakiś chodzi, jakiś tu facet. Ten kelner jest niestety taki jakiś nie do końca. Naprawdę, naprawdę. To, co ja widzę tutaj w tym ekranie. Patrz i obserwuj. Dobrze, że to nie jestem ja. Bo co? Bo jakby to moja żona zobaczyła. O, to sobie już wyobrażam. Od razu by mnie wydziedziczyła. A widzisz, co powiedział? Wydziedziczyła. Sobota 6 czerwca rano. Rano, 6-6. Tak się zaczyna życie po 50 plus 20%. Nie można wymieniać pewnych liczebników nadaremnie. Dokładnie, nie. Coś powiem, jak już się maszyny. Są wszyscy. Dotarła do nas Elżunia ze wspaniałym półmiskiem żeberek. Już zjadłem dwa i to naprawdę rewelacja. W życiu takich nie jadłem. Warto było żyć 60 lat, żeby zjeść takie żeberko. Z ziobrą. Ziobra nam przyniosła. Moje, moje. Ela przyniosła ziobro, to wszyscy mówią o ziobrze. A jak ja kiełbaskę sam własnoręcznie zrobiłem, to mi nawet nic nie wstrzymał. Elżunia niestety już jest po. A my jeszcze w zasadzie większość jest przed. Nie mówię o Edku, bo on to w ogóle się nie liczy. Jeszcze ma czas i nie dorósł. No a co? Mgiełka, popatrz do kamery, zobacz, czy masz zamklone oczy nadal. Wczoraj miałem przymknięte takie i to mi robiło, dawało mi pewne nadzieje, ale niestety. Bogdan, nawet możesz nakleić. Wiesz, w zgadzie jest jakiś taki duży. Mięsa? Mięsa też, a już... Tylko ruskie pierogi. Chociaż strasznie lubię. We Wrocławiu tylko jedzą ruskie pierogi. Pierogi mieliśmy robić. Nauczyłeś się w końcu, czy nie? Nie, wiesz, co trzeba zrobić tak. Cebulę, biały ser i makaron. No mówiłeś, przecież prosiłeś 2 lata temu, tak, jak się... przyjadę, to nauczycie mnie robić pierogi. No bo macie już maszynkę do tego. No jest taka rozkwiera. No ja szukałem tego i nie... Słuchaj, to jak Jagna robiła, wiesz, tak. Zobacz, to było bardzo dobrze pokazane. Już nie umiem. Ale potem pierogi robiła, tylko oni nie mogli ich później, wiesz, takie były twarde. Nie mogli ich znieść. To robiła pierogi czy pierdniki? Pierdniki to Bożenka przywiozła. Bożenka przywiozła, pierniki to ruskie. Przepraszam. Pierdniki to jeszcze trochę będą się dziać. Teraz odbywa się ciasto. Krojenie piernika upieczonego przez Bożenkę według przepisu Kopernika. Piernika według przepisu Kopernika. Niech żyje nam, niechaj żyje nam. Raz wystarczy? Tak, żeby 3 razy. Wystarczy. W zupełności. Bożenko. Więcej nie ten. Pecha. Nie wymaga. O, miałem coś powiedzieć. Nie robię skrótki tej skrótki. Muszę fotografa sfilmować, bo on mnie ciągle robi zdjęcia, błyska mi po oczach, to ja też go nagram z tego powodu. Pojedynek dwóch fotoreporterów. O. A ja fotografuję najprzystojniejszego chłopaka w klasie. O Boże. Róże są przepiękne, prawie są takie ładne jak nasze koleżanki, ale troszkę brzydsze jednak niestety. Przyślesz mi, bo ja chcę Maryli wysłać. Teresko, pokaż przymglone oczy lekko nie, takie. Bo nie miała teraz. Lekko tylko. Pyszny piernik. Ale dupeczki z tych naszych dziewczyn. Z tych babci. Jakim? I to teraz wiem, co oznaczał napis we Wrocławiu nad sklepem. Artykuły piernicze. To są artykuły piernicze. I to jeszcze z nożem. No właśnie, no to słuchajcie,
same gówniary. Dlatego no, mówię. Laseczki i dupeczki. O masz. A już kręci tym, nie? A co? Jak ma, to kręci. Słuchaj, jakby nie miała, to by nie miała czym pokręcić, a tak jak ma. No, no, teoria jest słuszna. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Jak ma, to ja prawda, myślałam, korzysta. Prawie uczłam. Jak się nagrywa widzących, to wyglądają dobre ze zdjęcia. Nie, nie, bo ten pamięcił to okropnie. I w tym momencie przybył nasz kolega z Białego Stoku. Widać jakiś taki jest biały na głowie. Biały na głowie, prawda, lekko, bo to z Białego Stoku. I też z naszą krajanką z Miłakowa, ale w tej chwili pod światło nie widać właśnie. No, to jest... Nie, popatrzcie, to jest galera, to wszystko to samo, co tam na tym. Na obraz mniej więcej, no. Ja tu tylko sprzątam. No, co ci się zwiększyło? Takie sensacje, proszę ciebie, kiedy z takiego spoczynku wystartujesz. Na ogół dzieje mi się to. Częściej się pojawia po południu. Ela, na te tematy to możecie sobie rozmawiać, jak sobie pójdziecie na spokojny spacer. Nie będziemy sobie rozmawiać, już kończymy. Wspaniale, to miał jechać, ale jakąś pewnie widzę, może dojedzie. Dotarła Basia i nadbiorę Ewa Bruziewicz. Słuchajcie, żabki, siadajcie, bo ja już chyba Basieńko, witam Ciebie. Pięknie, naprawdę. To jest dla potomnych. Pamiątka, dowód. Przyjechała nawet moja malutka. Dziękuję, no tak, to dziękuję. Tobie miałam wędlina, ja miałam serce. Siadajcie, jedzie. Ładna para z Białego Stoku. Świeża para. Świeża para. Nie, nie, przepraszam. Znany pedofil. Różne osoby już mam ujęte, ale jeszcze tutaj, prawda, trzeba uzupełnić. Znany pedofil i jego ofiara. Tak. Ale Jasiu, nie wiem czy wiesz, u prawników jest taka zasada. Chcącemu nie dzieje się krzywda, wiesz, także... Siadaj tutaj na fotelu i jedz. Byle 15 lat skończyła i możesz pedofili. Za zgodą. Za zgodą. Te żeberka już są trochę zimne. No ale nie ma mojej zgody. Mojej nie ma, tak? Zjedzcie, bo obiad będzie dopiero. To ja nie wiedziałem, że to jest problem w tym, że ty się nie zgadzasz. Myślałem, że to z reguły się kobieta nie zgadza. Około południa przyjechał Wałodzia. Cześć Wodek, witam Ciebie. Wodek, bardzo nam miło, że przyjechał do nas. Przywiózł się lawę, złotą rybkę, czyli złote rybki. Każdy może jakieś życzenie do rybki złotej wyrazić, prawda? Samar, butelkę ściśnij. I ja kiedyś jak złowiłem złotą rybkę, to miałem takie życzenie, żeby mieć największego ptaka. Rano się budzę, a strój za mną chodzi. Gdzie to było? W Australii. A słyszałeś, jaki jest najszybszy ptak na świecie? Nie. Ptak geparda. Najszybszy? No. Jakaś. Ptak, ale z ptaków to ptak geparda. Nastroje dopisują. Widzę, że w brzuchach już burczy, to dobrze, bo tam już się kucharz się dwoi, troi. A opowiadali, co było na maturze sportowego, jak, na jakimś wypracowaniu była, takie były cytaty w radio, że Tadeusz podszedł do Terimeny z ptakiem w ręku. O matko. Za wcześnie. Chcecie zrobić zdjęcie, to proszę bardzo. Tereska prezentuje swój, wyrób. Ale to nie jest... Tort z liczbą 6, brakuje zera, co prawda? Różów 6. No, ale tylko do zdjęcia. 6. Tylko do zdjęcia. W tereniu. Teraz tak. Słuchaj, ale chcesz zaprezentować to, co najładniejsze? Odłóż tort i kwiaty i zrób zdjęcie. O. Odłożyć mam tort i kwiaty? Tak, i zrób zdjęcie. I ty to oglądasz później? Zdejm wszystko, czy zdejm wszystko. Chodzi o zdjęcie, no wszystko zdejm, no. Już sprzątam. Wszystko. Czy resztę tak mam? Stringi też, stringi też. O nie. Piękna babcia, piękny wnuczek, piękna pogoda, piękne okoliczności, naprawdę coś. W ogóle wszystko jest super. Rzęsy ma co?
Super, o. Idziemy, udajemy się teraz na obiad. To jest dowód pozostawania przy życiu, bo jeżeli ktoś kiedyś będzie ode mnie wymagał, żebym potwierdził, że o tej godzinie jeszcze pozostawał przy życiu, to może mieć znaczenie dla dziedziczenia. Oczywiście to ja to poświadczę na podstawie tego nagrania. Nie wiem, czy będę to pamiętał, ale zdjęcie będzie dowodem. W przyszłym roku, jak przyjedziemy na urodziny kolegi Grygorowicza, też się tak wystroimy w garnitury. Idziemy, chodźcie, bo mi ręka odpadnie. Mnie też już, ale no proszę, proszę, jak się wystroił. Wnuczka wykapany sąsiad. Wykapana Basia, wykapana. Ma też dużo z mamy. I do tatusia jest trochę podobna. Popuść. Nie wykapana, tylko wytrysnięta. Bo... Przestań być ty. Mamusia też może się uśmiechnąć. Super, będziesz miała pamiątkę ładną. Że ją budzimy i przeszkadzamy. No pewnie, że tak. No dziecko to ona jest winne. Nie będę, bo nie teraz taka dziewucha, nie? Dzień dobry. Zobacz, kto jest. Jest ciocia Ela. Co tam? Dzień dobry. Ile osób? Dzień dobry. Przywiona? No. Budzi się, budzi się. Jeden i drugi. Zobacz, się woda taka przypomina. Zupełna. A nie pomina. Gdzie w tym miejscu bywa? Tak. Pogoda jest przepiękna, cieplutko. Jesteśmy nad jeziorem Narje w ośrodku, gdzieś mniej więcej tutaj mieliśmy biwak w czasach szkolnych, co sobie przypominają, ja to nie pamiętam już tego, powiem szczerze, ale tu jest pięknie. Ja jestem na miejscu, na Leśnej Polanie, wy tu nie byliście. To generalnie było... Ela zaprzecza, mówi, że to na pewno nie byliśmy, ale ja nie wiem, a może byliśmy. W domkach PSS-u to byliśmy. Jak? My w namiotach byliśmy. Nie wiem, czy jedno. O, nie rumbegra. Proszę Państwa, a tutaj patrzymy... grupowe. Pole namiotowe tu wyżej. Nie, to proszę inaczej. Cała grupa, proszę tutaj stanąć. Tu koło mnie, proszę. W słoneczku. Nie zasłania, tylko wszyscy muszą się przesunąć. Dolna grupa. Paparazzi mgiełka będzie robiła zdjęcie. Teresko, tego żeś nie miała zamglonego obiektywu. Uciekaj tam do tego. No. Teraz to jest ujęcie zdjęciowe. Koleżanko w czerwonym, proszę buzię pokazać. To sesja zdjęciowa. Buzię i uśmiech. Nie ma rady. Sek, proszę powtarzać. Tak. Witek, ja cię nie widzę. Jestem. No. Super. A w kamerze to wszystko słychać. Witek! Wszyscy mają oczy. Ale a jaka jest prawda? Wczoraj była prawda, czy dzisiaj będzie prawda? Nie można zakłamywać rzeczywistości. Prawda się liczy. Prawda cię wyzwoli, Elżoniu, prawda cię wyzwoli, bo ja ciebie nie widzę w ogóle. Się odwraca się. Wyzwoli na pewno. A po piwku zrobimy? No to już. Popiwek to już był kiedyś, już znieśli. Już znieśli. Popiwek. Nie, podpiwek jest. Popiwek. Popiwek. A kogo nie dobrze? Kto ma ochotę jeszcze na piwko? Nie podpiwek, tylko popiwek. Co, kto jeszcze? No szybko mówi. Ewa miała na stanie świeczek. Dziewczyny, która... I zapomniała świeczek. Dziewczyny, która ma ochotę na piwo? Ja nie. Ja też nie. Dlatego się udała. Z powrotem. Z powrotem. No, i czekamy jak oka w głowie. A ona biedna na wysokich obcasach. Nie, ona poszła zmienić buty też między innymi. No, na pewno, bo ja buty na pewno musi na wysokie. Nie, nie. Wypraszam sobie. No i masz silo. Jest. Czy rodzina nie zrobiła? Wspaniały obiad. Edek z napta szampana otwierał go z wielką klasą. Teraz. Wszystkim daje. Z powodu choroby bufetowa daje od tyłu. Szczerze mówiąc, to wolałbym, żeby któraś z koleżanek wszystkim dawała, nie? A to Edek, no ale... Ręcznie, tak proszę? Ręcznie, no ręcznie też mogłoby. No co tak się boi, jak tu się zejdzie? Widziałem, że jakieś poduszkarki taką na bardzo. Obiad jest super. Wspaniałe, kolorowe danie, dużo. Zrówki, sałatki. Zobacz Pani, na raz trzy takie naczynia niosę, to jest już piękny dzień. Przepraszam, że w ten sposób...
Zmienimy laseczki, proszę Was. Witku, masz? Mam tu. Łodziu, a ty biedny siedzisz i patrzysz. A to miski, to ty pierdolisz. Proszę, nie mówi pani Szulc, pani z niepolecnym wozu. Na wety, na tarasie sobie siedzimy. I gwarzymy. Gwarzymy. Wasia tu pięknie uzupełniła. Tego faceta inspektora tam całego. Podwieź, sadzić pośpiesznie autobus. Wiecie, to mam nie za żarty. Bierzcie, bo mgiełka daje za darmo. Z powodu choroby. A jutro będą niedobre, bo to z budyniem. No i? Teresko, nie denerwuj się. I mnie to tak się wyrwało, no. Dobrze, dobrze. Właśnie. I my mieliśmy później wypadek, nie? Wyszliśmy cało, oczywiście krew i tak kapała z tego ucha na marynarkę, nie? Rala czyta taka, o, tu od szyby. Zgłosiłem się na pogotowie, to później jak mi wzięli na krew, to tak... A jest na darmo podobno. Ale facet na darmo przyklełem, mówię, podajesz ty, facet zalał rękę, czy nogę, jak wyszedł do pracy, po co da? Boguś powiedział, że daje. Później to wyszło. No nic, Jacek, no ty straszny jesteś. Ty słyszycie, co powiedziałeś mu? Jacek powiedział do swojego lekarza. Tereska idzie do mnie, żeby mi dać za darmo i to mnie bardzo cieszy. Z tego z Warszawy. Jak nie może się... Drugi plus połowa cena. Ja? Może. Ten sposób to myślimy, że tak mówię, to wydaje. No bo są dobre. No, pańską taką szczerą dubeltą wodę. Basiu, patrz, co twój mąż porabia. To jest poróbstwo, co on porabia. Poróbstwo. Jeszcze zdejmij z niego spodnie, zobaczymy co ma, czy ma pod spodem te stringi, czy ma takie pełnowymiarowe jakieś tam. Teraz dół. No. O! Co też młody chłopak może zrobić z naszymi koleżankami, tego nie wyniknie, ale to widać, no. Dziewczyny oszalały na punkcie młodego chłopaka. Na pewno. Młodziutki taki jest. A uważasz, że to był punkt? No, słuchajcie, tyłki. Gdzie mam punkt? Poniżej punktu. Słuchajcie, jak chcecie nie obejrzeć striptease za niewielkie pieniądze, to trzeba pójść do teatru. W tej chwili w każdej sztuce jest ten, na pewno jest albo goła baba, albo goły facet. No. Marzenka, nie chcesz, masz tego właśnie, wszystko masz, dobrze? Jo, Bogdan, wybieraj się, idziemy na spacer. Chodź! Załóż kurteczkę! Kochani, ja z tobą pójdę na koniec świata! Pójdę z tobą na koniec świata! Chodź, jeszcze podziwiamy przyrodę, chodź! Dajcie szybciej muzykę, głośniej znaczy! Widzę, że grają! W Kretowinach przypadkowo spotkałem znajomych, idą sobie, prawda, gdzieś nie wiem dokąd, ale sami znajomi, no. Skąd oni się tu wzięli, nie mam zielonego pojęcia. Ale bardzo jest mi miło ich utrwalać, nagrywać. O! Teraz mi ubawiło. Ale też było na balu maturalnym to życie przez RZ, pamiętacie? Przed nami życie. Nie byłem na balu. Za nami... Przed nami gnicie, a przed nami życie, czy coś takiego było na pewno. Ale nie my byliśmy dekoratorami, tak. Ale myśmy, myśmy dekorowali. Ja, Ewa i jeszcze ktoś, tak. Myśmy docelowo zrobili, żeby było z pykiem. No. A z Ewką kiedyś też zrobiliśmy, była awantura. Nie było bo tak to było takie. I czekaj, no tak, skończ tą podstawówkę, w ogólniaku już będzie suk. Nie było suk. Potem na studiach to już są goście. Gówno, było gorzej niż w ogólniaku. No to po tych studiach to wszyscy się odpieczą, żadnych egzaminów.
Będzie lepiej, będzie super. Gówno, potem już było cały czas do końca wygląda. I zastanawiam się, gdzie tu człowiek... Kolega Edward Grygorowicz w tej chwili z Ewą ustalają, co będą robić później. Nie wiem kiedy później i dlaczego później, ale ustalają co będą robić, no po prostu. Taka jest prawda, no. Tego się nie da ukryć, przykryć, żaden PiS tego nie przykryje, żadne PO, nic. Oni po prostu to ustalali. Wróciliśmy, obeszliśmy. Piękna, naprawdę, rewelacja, nie? Rewelacja. Bożenka, pół kilograma może w dół po tej podróży czy przemarszu. Janek jak nowy. Ewunia jest, ach, super, naprawdę. Przepięknie. Janek angelolog jest specjalistą największym. Ja się nie daję do wykorzystywać. I Włodek jeszcze mówi tak, że no jeszcze chwilę wytrzyma, ale dłużej nie bardzo. Z tymi nudziarzami, którzy tylko o aniołach, o odpowiedzialności jakieś tam. Mógłbyś zrobić to. Chodź na ten, na zewnątrz. Pewnie, kochanie. Ale nie, on już. Ale to widział. No to widzicie. Wszystko. Przepięknie. Włodek, spokojnie. Spokojnie. O. Brawo, dziękuję, super. Dziękuję. Ale naprawdę jest tak przepiękne, ale że... Ale nie ma żadnych zapisów. Te wszystkie arrasy, arrasy... To dla Janka, to dla Janka. Arrasy to jest mały prysz w stosunku...